Polacy. Nie można wchłonąć ich państwa, bo trzeba by się dzielić z Prusami, Austrią, Turcją i Bóg wie jeszcze z kim. Należy więc zdemoralizować ich do szpiku kości. Trzeba rozłożyć ten naród od wewnątrz, zabić jego moralność. Trzeba nauczyć brata donoszenia na brata, a syna skakania do gardła ojcu. Trzeba ich skłócić tak, aby się podzielili i szarpali. Trzeba ich ogłupić, zdeprawować, zabić ducha. Doprowadzić do tego, aby przestali wierzyć w cokolwiek. Z wyjątkiem mamony i pajdy chleba. Będą oni walczyć. Ale przyjdzie czas, że sami sprzedadzą swój kraj. Zepsujemy ich kultem prywaty, złodziejstwa, rozpusty, wszelką demoralizacją i wiodącym ku niej alkoholem. Utworzymy tam nową oligarchię, która będzie okradała własny naród, nie tylko z godności i siły, ale w ogóle ze wszystkiego, głosząc przy tym, że wszystko, co czyni, czyni dla dobra ojczyzny i obywateli.